Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Szanowny Panie Ministrze, omawiany rządowy projekt nowelizacji wielu ustaw związany z dostosowaniem tych ustaw do ustawy, która wydłużyła wiek emerytalny, nie jest projektem czysto technicznym. On wprowadza wiele istotnych zmian właśnie w pragmatykach służbowych, w wielu istotnych elementach funkcjonowania państwa. Na początku chciałbym powiedzieć, że ta dzisiejsza nowelizacja jest też efektem szybkiej pracy nad tą zasadniczą ustawą, która wydłużyła wiek emerytalny. Gdyby było więcej czasu na konsultacje, gdyby słuchano również strony społecznej, może udałoby się uniknąć wielu tych dzisiaj podejmowanych kwestii. Po drugie, Sojusz Lewicy Demokratycznej od samego początku stał na stanowisku, że elementami decydującymi o przejście na emeryturę powinny być staż pracy, to jest po pierwsze, i po drugie dotychczasowy wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz staż emerytalny dla kobiet 35 lat i 40 dla mężczyzn. Wówczas byłaby możliwość wyboru jednego z tych elementów. Niestety, mimo ogromnej również akcji społecznej, projektu obywatelskiego, blisko miliona podpisów, rozpatrywania tego projektu w Wysokiej Izbie, koalicja rządowa przegłosowała tamten projekt. Dzisiejszy projekt, jak wspomniałem, nie jest oczywiście projektem technicznym, bo zapewnienie spójności systemu prawnego, które reguluje od 1 stycznia 2013 wydłużenie i zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, dotyczy wyeliminowania z tych pragmatyk służbowych regulacji, które dopuszczają lub nakazują rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko z powodu tego, że osiągnął wiek emerytalny i nabył prawo do emerytury. Te rozwiązania obejmują m.in. nauczycieli, pracowników urzędów państwowych, inspektorów kontroli skarbowej, pracowników mianowanych wykonujących czynności kontrolne w Państwowej Inspekcji Pracy oraz wielu innych funkcjonariuszy. Zachowania na mocy przepisu o wygaśnięcie stosunku pracy mianowanych nauczycieli akademickich z końcem roku akademickiego po osiągnięciu określonego wieku z 65 przenosimy do 67 roku, a w przypadku mianowanych nauczycieli posiadających tytuł profesora zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego utrzymanie wieku 70 lat. Także korekty niektórych przepisów, które dają uprawnienia do w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego do prawa pobierania emerytury i na przykład uposażenia poselskiego i senatorskiego, czy odprawy dla sędziów przechodzących w stan spoczynku oraz prawa do zasiłku stałego z pomocy społecznej, wydłużenie tego okresu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki na długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny. Te regulacje, o których dzisiaj mówimy, mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Jeśli chodzi o te wątpliwości nasze, to po pierwsze systemowe wątpliwości, o których mówiłem na początku. Po drugie, to co mówiła pani poseł sprawozdawczyni na samym początku, że jednym z celów jest uniknięcie tej ustawy jest uniknięcie ewentualnych zarzutów dotyczących dyskryminacji, artykułu 32 ustęp 1 i 2, ale przepis dotyczący nauczycieli akademickich niestety budzi wątpliwości konstytucyjne i uzasadnienie rządu, który mówi o tym, że chodzi tutaj o zmianę, jakby przede wszystkim o odmłodzenie kadry, no nie jest wystarczającym argumentem konstytucyjnym i to może być przedmiotem właśnie zaskarżenia konstytucyjnego. Dlatego też uważamy, że tutaj należałoby w procesie legislacyjnym poszukać jeszcze innego rozwiązania, a przynajmniej wykluczyć tą wątpliwość konstytucyjną. Dlatego też jakby podkreślam te wątpliwości, także to, o czym
mówiła pani poseł, iż w trakcie prac zauważono pewną lukę, jeśli chodzi o świadczenia rodzinne. Dobrze, że jest poprawka, sądzę, że ją przyjmiemy. Mam nadzieję, że takich luk więcej w systemie już nie będzie, które nie będą spójne z ustawą o wydłużeniu wieku emerytalnego. Wobec tych zasadniczych wątpliwości, ale także tych wątpliwości konstytucyjnych, jeśli chodzi o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o stopniach naukowych, Sojusz Lewicy Demokratycznej nie będzie głosował za tą ustawą. Dziękuję.